Następna część Lubię Wędki. Dawno nas nie było, wracamy ponownie. Długo zastanawialiśmy się, co wam pokazać, który model najpierw wybrać. W związku z tym, że zbliżają się szczupaki, dobry sezon na jesienny, na drapieżniki. Chciałem wam pokazać moją wędkę, która u mnie akurat jest wędką rezerwową, dlatego że mam o takim zastosowaniu, takiej mocy wędki inne. Ty masz chyba, ty go zastępujesz, Darek, zastępujesz go awidem? Awidem, zgadza się, ale zastępuję też... Awid nie do końca mi się sprawdza pod woblery. Ta wędka jest idealna pod takie łowienie. A, bo jest mocniejsza, no tak. Tak jest, ta jest mocniejsza, fajniej się ładuje, bardzo mięsisty blank. Powiem wam, do czego ta wędka służy w moim arsenale. Głównie stosują do łowienia na woblery. Różnego rodzaju woblery, czy to są sterowce, czy bez sterowce. Nie ma to dla mnie różnicy. Jak się wybieramy na łódkę, głównie łowię nią wolenie. Dobra, ale powiedz mi, bo ty mówisz woblery, ale dlaczego woblery? Dlaczego woblery? Dla mnie wędka do woblerów nie może być bardzo szybka. Nie może być sztywna, nie może być drutowata. Musi być mięsista. Tylko po to, żeby się lepiej wobler naładował, żeby oddać to, żeby poleciał daleko. No i najważniejsze, żeby rybas nie spadała z woblera. Tak jest. Druga rzecz, przy sam moment zacięcia ryby, zwróćcie uwagę, mam w 10% nawiniętą żyłkę do tego. Jak łowię woblerami, łowię żyłką. Nie lubię mieć sztywnych zestawów. Żyłka powoduje, że to nie jest takie sztywne, jest trochę bardziej wybacza. Czyli generalnie można powiedzieć tak, że bo teraz sobie tak, bo ten triumf to jest taki kij, taka guma typowa, nie? O. To jest jak to i wszystkie te wędki, tak jak stare wędki można powiedzieć. Jak stare wędki, dokładnie. Jak stare wędki. Ona się wygina po całej długości, z tą mięsistością na całej długości. Dzięki temu, Darek, mówisz o tym, że łatwo jest rzucić ci woblerem i dzięki temu ryba, która ci tam już zatnie na tego woblera, to nie spada. Nie spada, tak. No, dzięki właśnie charakterystyce pracy ugięciu kija. Super rzecz to jest. Dodatkowo, zdarza się, że łowię nim na gumy. Ja łowię na gumy, zdarza się, ale normalnie śmiało można to używać. Można go porównać z premierem, którego wcześniej testowaliśmy, tylko było oczko mocniejsze. Tam byłem... MHF, PS70 MHF, a tu jest TRS 70 MF. Czyli delikatniejsza wersja. Tak, delikatniejsza wersja. Śmiało można go zastosować pod gumy, na szczupaki, pod wahadłówki, obrotówki. Obrotówki, wahadłówki, pod woblery, na pstrągi. Więc naprawdę jest bardzo taki... Jaki? Wielozadaniowy. Wielozadaniowy. Nasi klienci bardzo często wybierają ten model do kilku rzeczy. Po pierwsze, pstrągi, mniejsze rzeki, większe rzeki na woblery, na obrotówki, na wahadłówki. To jest punkt pierwszy. Druga rzecz, bardzo często, to jest druga co do wielkości grupa, wybierany kij pod szczupaka. Typowa wędka kupowana przez wędkarzy do tego, żeby założyć sobie główkę, powiedzmy 5-10 gram i gumę 10-12 cm. Tak jest, można wtedy sobie pobujać, jest super komfort łowienia takimi przynętami, mięsistość blanku powoduje, że kurze daleko się tym rzuca. Hol ryby jest naprawdę bezpieczny, nic się z tym nie dzieje, dlatego że zwróćcie uwagę. Zobaczcie, jak ta wędka się zachowuje tutaj na sucho. I też wam będziemy to pokazywali na pewno na przybitkach, jak ta wędka się wygina. Ja powiem ci, że ty używasz go do woblerów. Ja łowiłem dawno temu tą wędką, no bo opowiadałem ci kiedyś, że większością kijów San Croix łowiłem, te, które tak mocno my sprzedajemy. Tak. To jest dość popularny kij. Ja powiem ci tak, w moim odczuciu jest to tania, albo inaczej, niezbyt droga jak San Croix w ten sposób. To trzeba zaznaczyć właśnie, że pamiętajcie, że San Croix nie tylko drogie wędki, nie tylko jakieś niestworzone technologie, tylko też prosta oni mają w swojej ofercie właśnie proste wędki,
które służą normalnie do łowienia. Zwróćcie uwagę, obejrzyjcie sobie amerykańskie filmy, tam często właśnie ludzie używają triumfów, tak. Co jest u nas bardzo niedoceniane. Bardzo często używają mojobasów. Tak. U nas też dopiero zaczynają te mojobasy ludzie doceniać. To mamy jeszcze duże znaczenie, bo to jest ciekawe, co mówisz. Zobacz. Amerykanie bardzo doceniają triumfa. Za co? Za to, że on jest... Za prostotę chyba, wiesz? Tak, ale za to, że to oczywiście, bo ten Amerykanin to on musi mieć proste urządzenie, które działa i koniec. Natomiast Amerykanie są tacy, że oni muszą mieć wędkę wielozadaniową. On jedną wędką ma być pstrąga, tamtego swojego woleja, inną i jakieś tam inne ryby, tak? Natomiast zobacz jaki tu jest... popatrz na ten darek, to jest MF, kij tam powiedzmy do około 20 gram. Ile ty mniej więcej możesz... tak, opisane jest do 18, ale w rzeczywistości spokojnie główka. Zobacz, jaką grupę przynien to obsługuje, wahadłówki, nawet do tych trójek, obrotówki, piątki, spokojnie, łowiłem tym szczupaki na piątki, gumy po 14, po 15 cm, tak. Dam radę, małe jerki, po drugiej stronie, słuchajcie. Bobler jakiś bezsterowy, mały popery. Tak, tak. Nasi klienci z Górnego Śląska często używają go do sandaczy na kłuty. On jest dwuczęściowy. Szczególnie ten model mocniejszy, MHF. Pod koguta. Nie występuje dalej już taki. Jest się dużo nauka. Nie. Ale. A, w dwuczęściowości. Nie ma w dwuczęściowości. No nie, w dwuczęściach nie, ale w jednej części jest. A, tu masz Darek rację, oczywiście, pełny szacunek i uznanie. Model 70 MHF w jednej części, bo ja już zamyśliłem się o tych twoich dwuczęściach. W jednej części tak, bardzo popularny kij do kogutów. Natomiast tu jego wielką zaletą jest to, że on jest dwuczęściowy. Wiele osób szuka wędki takiej, żeby mieć w samochodzie, jadą gdzieś w delegację. Jedna mieć wędka kij, pod wszystko. Jedna wędka pod wszystko. Natomiast ja powiem wam tak, kij chyba, ja nie mówię o ilości sprzedaży, o popularności kiju, tylko mówię cena, parametry i względem waszego zainteresowania samym modelem. Uważam, że oprócz premierów najbardziej niedoceniane wędki w całym sam kroju. Tak jest i druga rzecz, o której jeszcze ty nie wspomniałeś, bo musimy wrócić do tej... uniwersalności. Mm. Ja wrócę jeszcze do tematu pancerności kija. Co dzisiaj zrobię z moją szczytówką? Tak, wystraszyliśmy się... I wszystkim, Remi, powiedz, co dzisiaj zrobię z moją szczytówką? Tak, dzisiaj była akcja, słuchajcie, gruba, dlatego, że zamykaliśmy wszystkie bakisty na łódce i zamknąłem szczytówkę, Darka. Bakiście wędka działa, jest cała i nic jej nie jest. To jest właśnie triumf, a... Dlatego Amerykanie kochają te wędki. Tak, proste. A druga historia była taka, że na premierze, to jako humorystycznie powiemy, przeciągaliśmy z Sylwkiem łódkę w Szwecji przez jeziora na jezioro i Sylwek mi przeszedł po łódce, nie jednym butem, dwoma, po premierze, a później łowił ryby dalej. Znaczy nie Sylwek, wędkę. Też pytacie się o kołowrotki, żeby opowiedzieć wam o całym zestawie, z czym taka wędka jest sparowana. On idealnie pasuje do tego kołowrotka, który ty masz. W tym wypadku jak zwykle Zauber, model 3000, bo wagowo fajnie to pasuje. Ale w ogóle powiem, ja ci jeszcze... Wyważony jest moim zdaniem bajecznie, w ogóle się wędki nie czuje w ręku. Co? Tylko pakować nad wodę. Ale zobacz sobie tak, bo ten Zauber, wy pytacie o Zaubera, nie? Znaczy o zestaw. Zauber z tą wędką, to jest tak jakby one powinny być wyprodukowane razem. Taki set powinien być. Idealnie pasują do siebie. Niezbyt droga wędka, niezbyt drogi kołowrotek, jedno pancerne, drugie pancerne, kołowrotek i zestaw na 10 lat.